Panie profesorze, trudno w 12, 10, 15 minut porozmawiać o tym wszystkim, czym się pan profesor zajmuje, ale zacznę najpierw od takiego pytania, Stella czy tu Stella? Bo to u niektórych budzi emocje dość duże. Ja może rozpoczął od tego, że profesor Aleksander Brückner, wielki w ogóle polski naukowiec i różnorodny encyklopedysta, kiedyś napisał, że język Ślązaków to nie jest żaden język zepsuty, ale jest to język rejów i kochanów. A gdyby pan profesor miał wymienić takie trzy cechy tej naszej gwary, takie najważniejsze, czy da się... Proszę pana, w każdej płaszczyźnie językowej jest mnóstwo takich cech, bo trzeba by powiedzieć o wymowie, o fonetyce, dalej o deklinacji, o odmianie, o składni, powiedzmy, o słownictwie, o frazologii. Tutaj na przykład nie mówimy, że po deszczu jest tęcza na niebie, ale mówimy donga po staropolsku. Donga. Donga, dinen, to co jest okrągłe. Że powinna być taka kwestia jak nauczanie języka czeskiego w naszych szkołach, albo takie elementy właśnie naszej gwary. Które... Gwara jest fundamentem i pieśni, powiedzmy, i obrzędów zwyczajów, i przysłów, i opowiadań, i tak dalej, ale w ogóle jest identyfikatorem. Kto mówi po naszemu, jest tu z tego. W szkołach poleniści tępili gwarę. Mówili tam, no kto mówi gwarą, to jest masz nie... mówić po polsku, masz prawda? Mówić po polsku, en, on, a jesteś niedorozumięty, słoma ci, że tak powiem, wystaje z butów, bo mówisz gwarą. A to był wielki błąd. A to jest totalny błąd. Mnóstwo wariantów wierzeń związanych z utopcem, z topielcem, z utopylkiem, wasermonem, bo on się różnie nazywa. Wie pan, już to słownictwo wskazuje na bogactwo, wie pan, tych wierzeń.